Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicy. To jest kolejny odcinek symulatora SimRail 2021. Tym razem jest to wersja Prodigy, czy jakoś tak to się nazywa. I będziemy jechać z Katowice Muchowiec do Sosnowiec Lęgówka. Poprowadzisz go na odcinku z kopalni węgla kamiennego Staszic w Katowicach do stacji Sosnowiec Dańdówka. Wypełniaj rzetelnie swoje zadanie i podziwiaj industrialne widoki. No właśnie. Aby wejść do lokomotywy, czyli wchodzimy sobie na drzwi lub wciśnij 1 na klawiaturze. Urucham baterię. Ja jednak wolę sobie ręcznie wejść. Maszynisty przełącznikiem na tylnej ścianie kabiny. Czubak. Użyj przycisku do skasowania systemu bezpieczeństwa CASHP lub spacji na klawiaturze. Systemy te będą regularnie sprawdzać Twoją czujność podczas jazdy. Nasz pojazd zasilany jest energią elektryczną. Nie podnosimy ładnie pantograf. Podnieś pantograf. Nie, te drzwi możemy aby sobie zamknąć. Na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. O wiem o tym, panie. Czekajmy się pan do grafy. Zamknij wyłącznik szybki. Zaczekaj na nie wiem, czy jedzie tam lokomotywą. Uruchomienie przetwornicy oraz sprężarki zasilającej między innymi układ hamulcowy pociągu. Skład jest zahamowany, więc hamulec sprężynowy można wycofać. Dobrze. Siadamy, słyszymy w tle, że sprężarka działa. Tak, mam nadzieję, że słychać. Zostaw kierunek do przodu. Wyluzowanie składu towarowego może zająć dłuższy czas. Aby to przyspieszyć, możesz przytrzymać kran w pozycji napełniania zwiększonym przekrojem. Tak, pozwólcie Państwo tylko, że jeszcze odgłośnię delikatnie Państwu symulator. I popełniamy tym zwiększonym przekrojem. Możemy zgłosić się przy okazji, chyba już po analizę. I nie możemy, bo jeszcze scenariusz tego nie pozwala. No cóż, tak te scenariusze są trochę inaczej niż ja bym chciał. Ciśnienie się opuszcza dopiero po dłuższym czasie napełniania. Dobrze, zaraz będziemy mieli wyluzowany sprzęt. Teraz odbędzie się próba hamulca pociągu. Rewident sprawdzi, czy wszystkie wagony mają sprawny hamulec. A, bo najpierw ma się być. Jego polecenia przekazywane radiotelefonem. 414-018 zahamować. Przestaw dźwignię hamulca w pozycję hamowania. No właśnie to zrobiłem. 414-018 odhamować. Przesuń kran hamulca w pozycję jazdy. Robię to, robię panie, no spokojnie, nie w pozycji jazdy, tylko na luzowanie. A w pozycji jazdy niestety mi się trochę dużo to robi. Ale możemy sobie naszego chudu wyłączyć. 414-018, hamulce w porządku, dziękuję. To było to. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Staszic kopalnia dla pociągu 414-018 w celu sprawdzenia radiołączności. 414-018, słuchaj dobrze, poproszę o analizę. Udajemy. 25 wagonów, 2000 ton, 370 metrów. Lokomotywa S186-134. Maszynista Orzechowski, pociąg gotowy do odjazdu. Moje nazwisko Kowalski, numer gotowości 27, podaję semafor. Przestaw nastawnik do przodu. I semafor świeci. Ruszyć. Miał ograniczenie do 30. No. Trochę trzeba się nagimnastykować myszką, aby przełączyć ten pomad. Myślę, że jeszcze nie jest do końca to przystosowane pod używanie tempomatu.
finalny skład. Mamy nie zrobić żadnej usterki. Nie zerwać jakiegoś połączenia między wagonami. No niestety przy zerwaniu połączenia wydało mnie ciekawie. Wiele co mogę powiedzieć. Nie wiem, to jeszcze jest to odwzorowane w tym symulatorze, że idzie. No prowadzi do... Nie doprowadzi do takiej sytuacji, ale no cóż, lepiej dmuchać na zimne, jak to by ktoś mądry powiedział, niż potem mieć szkodę, ale jak to mówią, też szkoda jest zawsze po szkodzie. Dopiero. I przyspieszamy. Wydaje mi się, że symulator od ostatniego czasu wygląda ładnie. I płynnie działa przede wszystkim podczas nagrywania. Czyli poprawi mi optymalizację, jak na moim. No i w tym prawdy, jeśli chodzi o poprawę optymalizacji, już nie mam pojęcia. Przyspieszamy sobie do 30, żeby jechać z tą prędkością przez jakiś czas. Już 7 minut odcinka mamy nagrane. Misja jest na około 50 minut, więc pewnie jakoś ten odcinek zostanie podzielony na dwie części. Szybka miniaturka musiała być zrobiona. Tego co widzę, to za dobrze niestety ona nie wyszła. Trzeba ją zrobić jeszcze raz. Teraz jest zdecydowanie lepiej. I zwijamy sobie czubek. Na 1,5 km coś mi tu pokazuje, że będzie czerwony semafor. Na razie sobie na tym pomocniku jedziemy. Ten odcinek będzie publikowany na drodze do jakoś święta. Chciałbym Państwu życzyć wesołych i przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, ale już pewnie u Państwa się odbyły, ale jeszcze trwają. Z tego co mi się wydaje, odcinek będzie wypuszczony drugiego świata. Ale czy się nie pomyliłem, to Państwo jest pewnie. Wszystko można bez wymiany. Ale życzenka muszą być.
czerwony jest prawdą, no to na tym semaforze jest informacja, że następny semafor zmiana jest z tym. Dajemy sobie pozycję neutralną. Wdrażamy bardzo delikatne hamowanie. Tylko i że z tego co widzę, będziemy tam przed czasem. To jest samochód kończący Staszic Podwórny. I sobie po malutku podjeżdżamy. Może grand dajemy sobie w pozycję jazdy. Tu powinniśmy być, jest godzina 12.27. Nie jest źle. Jesteśmy przed czasem, 2 minutki. Pewnie będziemy musieli chwilę poczekać. Skład zahamowany. Teraz to możemy się zgłosić. Staszic Gałęźny do 414-018. Dzień dobry. Będzie wjazd? Dzień dobry. Wjazd obróci się na sygnał zastępczy po ustawki rozjazdu. Pojedziemy po to, że lewym do KMB. Dziękuję. Można podawać sygnał zastępczy i do KMB po to, że lewym. Zmień na swój fotel lub użyj klawisza E, aby z niego wstać. Czemu może ja nie chciałem? Przestaw programator reflektorów na pozycję piątą. Sygnał PC2. Takie ustawienie reflektorów stosujemy podczas każdej jazdy po torze lewym. W sumie nie musiałem się tu zatrzymywać do końca. Miesza z tym, jak już stoimy, to stoimy. Mogłem tylko delikatnie przyhamować. No w ogóle, jak już wjeżdżałem w tą strefę przed samochodem, mogłem się zgłosić na dyżurnego. Szybko, aby wysiąść.
chce wysiadać może. A tutaj delikatne przecinki są. Zaczynam je odczuwać. Na awarię rozjazdu. Prędkość szlakowa będzie tutaj od 50, ale będzie do 40. Żeby ograniczenie do 50 obowiązywało. ...204-418, proszę się zgłosić do kamery. Kamerę wyczulenia. 414-018, zgłaszam się. Przyjąłem. Dostawisz po dużo lewo. Dostawisz po lewo. Jesteśmy na 50, ale ograniczenie zmieniło się na 40. Będzie nawet jakieś 20, żeby będą na pracę remontowe. Że to jest chwila do się. A takich znaków to dawno nie widziałem. Czubek. Czubek. Przyjmę hamowanko. Na 20 to trzeba zahamować. Zdajemy. Możemy dać sobie 20 na ten pomysł. Dalej szlakowa prędkość to będzie 50 km na godzinę. To jest końcówka ograniczenia do 20. Zostawisk po lewym, tak? Jak to tutaj wygląda? Wygląda ładnie jadą, tak? Ja. Naprawdę ładnie to wygląda, powiem Państwu. Dobrze, zwiększmy tą zadaną prędkość. 50, naprawdę uporczywa jest ta dźwignia. Dodajemy więcej mocy. Potem gdzieś to będzie 30. Już wyjdą. Tak naprawdę przyjemnie. Przyjemnie wziąć na ten symulator teraz.
po tej poprawie obok nawigacji. Jest więcej śladów na swych łączach. No to jakieś domki. Ładnie wyglądające. Drzewka też ładnie wyglądają. Ograniczenie do 30, z tego co widziałem na górze. No ja się znam, że rozpędzić to trzeba będzie hamować. Ech, takie to życie na kolei. Nie, na polskich liniach niektórych też tak jest, że to się pociąg rozpędzi to musi. To się załącza pod jedynką na klawiaturze numerycznej. Klawiatura numeryczna 9-3. O jedynce nie ma nic mówione. Chciałem zadziałać hamulcem pomocniczym. Ale jajka. I co teraz? Nie, no wyłącznie szybki jest zamknięty. Zepsułem lokomotywę. Czubak. 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 Kierunek i do przodu. A nie nagle luzowanie. Eliminacja hamulca to nie. Nagrada kranu hamulca to też. Odluźniacz. Wyjdź to wylozowaj. Chodź, jest na jakiś klawisz i teraz nie wiem jak to wyłączy. To jest najlepsze. Do przewód hamulcowy się zatrzymał. Daj mi manewrowy.
co to, aniony się do ciebie czy to? Co to się stało? A już w ogóle wejść nie mogę, aha. A wyjdź przez drzwi, tak trzymaj. Co to się stało? Rano się przekręcić nie da. Rozłącz amulet, połącz amulet. Wejdź przez drzwi. Ciekawe. No ja żem zepsuł. Nie, no to bez polskiej to nie działa. Światła mijania. Nie, wyłączył może ten pomysł. Wyluzowany. No nie chcę się wyludować, no nie wiem jak by się dać. Dajmy jeszcze na hamowanie nagle. Ponoć to wszystko powinno dobrze działać. Czubak. 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 No dobrze, i teraz się powinno załączyć hamowanie na nim, tak? Teraz odluźniaczem się odhamowywuje, a wagony. Szyna zbiorcze pociągu, ogrzewanie, spryskiwacz. To nie działa. Otwieranie drzwi. Mulek bezpieczeństwa. Mowanie. Wyluzowanie. Napełnienie wagonu. Jakby nie wiem, co się wydarza. Mule trójką i szóstką da się machać tą dźwignią. Też mi się nie napisał ustawiony. No jak przeciwdziałać temu, co właśnie zrobiłem? No to jest tylko przejście do innej kabiny. Więc spróbujmy jeszcze taką rzecz, opuścimy pantograf. Wyłączymy baterię, nie wiem czy to cokolwiek da. Czubak. Czubak. Wyłączymy hamulec sprężynowy. Czubak. Usiądziemy, rozwijamy czubek, podniesiemy pantograf. Nie, tak jakbym coś zablokował, nie wiedzą o tym, że to zrobiłem.
dam wyłącznik. Napełnię hamulec. Pamiętajcie, drodzy Państwo, nigdy nie klikajcie. Jeden ci na klawiaturze numerycznej w tym symulatorze. Nie wiadomo, co się dzieje. Chyba, że wiecie, drodzy Państwo, jak ten. PZB to nie działa, no to jest. Niemieckie. To jest ten problematy. Jest. A może bezpieczeństwo się zaciąga pod jedynką? A, już wiadomo, co się dzieje. Dobrze, więc odhamowujemy spot. Staniemy sobie stąd. Włączymy ten hamulec sprężynowy. Dobrze, drodzy Państwo, więc skoro też to wygląda, to już teraz wszystko wiemy. Nie chciałem otwierać drzwi, chciałem tylko. Zamknij. Mówię, zamknij. Usiądź. Dobrze, więc w tym miejscu zakończymy ten jeden odcinek. Będziemy kontynuować już następnym, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.